Pytanie, czy prawdziwy wierzący może utracić swoje zbawienie po tym, gdy został usprawiedliwiony przez przelaną krew Chrystusa, było regularnie stawiane w kościele niemal od jego powstania. Idea, że ktoś może utracić swoje zbawienie, nie jest nową doktryną, która pojawiła się niedawno. W rzeczywistości, podczas prześladowań wczesnego kościoła w II i III wieku, wiele osób, które stanęły przed perspektywą prześladowań, a nawet śmierci, wyrzekło się swojej wiary, aby uniknąć prześladowań i przeżyć. Później, gdy chrześcijaństwo stało się tolerowane w Imperium Rzymskim, te same osoby, które wyrzekły się wiary w Chrystusa, pragnęły zostać ponownie przyjęte do kościoła. Niektórzy historycy zauważają, że z tej sytuacji zrodziła się teologiczna dyskusja na temat tego, czy ci, którzy zaparli się Chrystusa, utracili swoje zbawienie. I podczas gdy niektórzy wierzyli, że ci, którzy wyrzekli się swojej wiary, byli nadal usprawiedliwieni w oczach Boga, inni doszli do wniosku, że chociaż wyrzekający się byli kiedyś prawdziwie zbawieni, teraz nie są już zbawieni, ponieważ odrzucili swoją wiarę. Po części doprowadziło to do kolejnego pytania: a co z kimś, kto zgrzeszył? Czy jeśli zgrzeszysz po nawróceniu, możesz stracić swoje zbawienie? Zauważ, że to nasze zagadnienie zawiera jedno kluczowe słowo, które każdy uczciwy czytelnik Słowa Bożego musi zrozumieć i pamiętać. Słowo wierzący, czyli ktoś, kto kiedyś uwierzył Bogu. Ktoś, kto jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Prawdziwy wierzący to osoba, która naprawdę kiedyś zaufała Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi, wierząc w Jego zastępczą śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie w celu przebaczenia grzechów. To jest bardzo ważne, żebyś to rozumiał, i niniejsze moje rozważania nie odnoszą się do tych osób, które jedynie wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa, ale nie wydały duchowego owocu jako dowodu swojej wiary poprzez to, że uwierzyły sercem Panu Jezusowi Chrystusowi, do czego przyznaje się Bóg. Więc Bóg zna tych, którzy są Jego. Pan zna tych, którzy są Jego, i niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Nie jest możliwe, żeby zbawić kogoś, kto tylko mówi, że ma wiarę, ale w praktyce jest praktykującym niewierzącym. I jest to praktycznie niewierząca osoba. Więc niniejsze rozważania odnoszą się wyłącznie do prawdziwie wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. Należy zdać sobie sprawę, że kwestia wiecznego bezpieczeństwa jest niezwykle ważna, ponieważ dotyczy poglądu wierzącego na wystarczające dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu i zamieszkującego w nim Ducha Świętego. Zatem to, co będę tutaj chciał omówić, nie jest biblijne obalenie poglądów tych, którzy nie akceptują wiecznego bezpieczeństwa wierzącego, ani nie jest celem odniesienie się do fragmentów biblijnych, które wydają się wspierać pogląd, że wierzący może utracić swoje zbawienie. Celem tego mojego rozważania jest określenie znaczenia doktryny wiecznego bezpieczeństwa. Tamte rzeczy robię w innych nagraniach. Przedstawienie czterech poglądów na ten temat oraz biblijne poparcie poglądu, który uważam za jedynie słuszny, prawidłowy. I dlatego w niniejszym nagraniu będę chciał odnieść się również do opinii niektórych wypowiedzi ludzi, którzy nie są przeze mnie akceptowani jako nauczyciele biblijni, ale którzy się wypowiadali na ten temat i z jakiegoś powodu uznałem za stosowne ich zacytować. To nie znaczy, że aprobuję te osoby lub wszystkie ich pisma lub wypowiedzi. Wręcz z wieloma się, pod wieloma względami nie mogę zgodzić. Niektóre osoby są wspomniane lub ich prace są cytowane tylko po to, aby dostarczyć Tobie moją perspektywę i także dalsze informacje,
które mogą być pomocne w Twoim osobistym studium. Chociaż poglądy niektórych ludzi mogą być biblijne w odniesieniu do doktryny wiecznego bezpieczeństwa. Ich posługi i społeczności mogą wiązać się z kompromisem lub lekceważeniem biblijnego oddzielenia na innych obszarach. Konieczne jest podjęcie tematu wiecznego bezpieczeństwa wierzącego człowieka, takiego jak Abraham, z kilku powodów. Po pierwsze, stało się oczywiste, że wielu wierzących, nawet fundamentalistów wierzących w Biblię chrześcijan, wyznaje pogląd, że wierzący może utracić swoje zbawienie. Osoby te często akceptują ten pogląd po prostu dlatego, że kiedyś w swoim życiu zostały poddane takiemu poglądowi i nigdy nie poświęciły czasu na uważne przeszukanie Pisma Świętego dla osobistego pożytku. Inni, którzy rzeczywiście przeszukali Pismo Święte, doszli do swoich wniosków po tym, jak nie dostrzegli jasnego nauczania Boga i zamiast tego polegali na bardziej niejasnych fragmentach Pisma Świętego, które zdawały się potwierdzać ich przeświadczenie. Harry Ironside dobrze odniósł się do tej kwestii, gdy powiedział: jeśli masz jasne, zdecydowane, pozytywne świadectwo Pisma Świętego, nie pozwól, aby jakiś fragment, który jest kłopotliwy, trudny do zinterpretowania, który wydaje się nieco niejednoznaczny, powstrzymał cię od uwierzenia w pozytywne stwierdzenie: kto wierzy, ma życie wieczne. Kto wierzy, ma życie wieczne. Kolejnym punktem, chyba drugim, koniecznym tutaj, po drugie, konieczne jest zajęcie się tematem wiecznego bezpieczeństwa, ponieważ ma on poważne implikacje i konsekwencje dla chodzenia wierzącego z Chrystusem i dawania świadectwa innym. Każdy, kto wierzy, że może utracić swoje zbawienie i odzyskać je w późniejszym czasie, odszedł od wiary w łaskę przez samą wiarę i doszedł do wniosku, że jego własne uczynki stały się integralną częścią jego zbawienia lub jego braku. W swojej książce Eternal Security, Can You Be Sure? Charles Stanley, znany pastor i autor, który kiedyś podpisywał się pod ideą, że można stracić swoje zbawienie, wyjaśnia 6 doktryn lub cech chrześcijańskich, o które toczy się gra, gdy doktryna wiecznego bezpieczeństwa jest odrzucana. Po pierwsze, mówi, że zagrożona jest pewność zbawienia, ponieważ osoba, która wierzy, że nie jest wiecznie bezpieczna, nigdy nie może być całkowicie pewna, że jest zbawiona przez całe swoje życie. Żyje w lęku. Po drugie, przebaczenie jest zagrożone, ponieważ ten, kto odrzuca wieczne bezpieczeństwo, wierzy, niezależnie od tego, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie, że Jezus Chrystus umarł tylko za grzechy, które popełnił przed swoim zbawieniem. Dlatego Jezus Chrystus nie umarł za wszystkie jego grzechy w tym przeświadczeniu. Po trzecie, doktryna zbawienia przez samą wiarę jest zagrożona, ponieważ ten, kto odrzuca wieczne bezpieczeństwo, wierzy, że jego własne działania mogą spowodować utratę zbawienia, a następnie ponowne otrzymanie zbawienia w późniejszym czasie. Tak więc zbawienie dokonuje się przez wiarę i uczynki, ponieważ jego zbawienie, jak wierzy, jest utrzymywane przez uczynki. Po czwarte, odrzucenie wiecznego bezpieczeństwa podważa miłość Chrystusa. Miłość Chrystusa jest uwarunkowana jedynie uczynkami jednostki w tym poglądzie. Po piąte, dzieło ewangelizacji jest zagrożone, gdy odrzuca się wieczne bezpieczeństwo wierzącego, ponieważ osoba dzieląca się Ewangelią nie może być pewna, że sama jest na drodze do nieba i może sama trafić do piekła, czyli nie wierzy, że sama jest zawsze zbawiona. To po co ewangelizować i dzielić się wątpliwościami z innymi ludźmi? Logiczne, że takie osoby w ogóle nie mają żadnej motywacji do tego, żeby ewangelizować, bo przecież dziś wierzą i idą do nieba, ale jutro mogą przestać wierzyć i będą szły do piekła. To co? To komuś będą głosić Ewangelię po to, żeby ci inni poszli do nieba, a sami pójdą do piekła? Wreszcie w grę wchodzi wyraźne skupienie się na Bogu, ponieważ osoba, która wierzy,
że może utracić swoje zbawienie, musi bardziej skupić się na sobie i swoich własnych działaniach, aby zapewnić sobie zbawienie, zamiast skupiać swoją uwagę na Bogu jako sprawcy i dokończycielu jego wiary. Inni chrześcijańscy przywódcy różnych doktryn i wyznań uznają ogromne znaczenie doktryny wiecznego bezpieczeństwa lub wytrwałości świętych, jak niektórzy ją przezywają. Kwestia ta jest ważna nie tylko ze względu na konkretne doktryny lub cechy chrześcijańskie, które są zagrożone, jak wspomniałem wcześniej, ale jest również niezwykle ważna, ponieważ wiarygodność Jezusa Chrystusa i samej Biblii wydaje się być zagrożona, jeśli wyznaje ktoś utracalność zbawienia. Wszystkie interpretacje dotyczące bezpieczeństwa wierzącego nie mogą być poprawne, a wierzący w Biblię chrześcijanie potwierdzają, że Słowo Boże nie zaprzecza samemu sobie. Dlatego wszystkie interpretacje, z wyjątkiem jednej, muszą być błędne z powodu błędnej egzegezy Pisma Świętego, a druga musi być poprawna, ponieważ tak naucza Pismo Święte. Pytanie, jakie wierzący musi sobie zadać, spróbując zgłębić doktrynę bezpieczeństwa wierzącego, brzmi zatem, czego wyraźnie naucza Słowo Boże i jak można właściwie zharmonizować bardziej niejasne fragmenty, które wydają się być sprzeczne z bardziej jasnymi fragmentami. Fałszywy wniosek dotyczący wiecznego bezpieczeństwa wierzącego pośrednio podważa, kwestionuje wiarygodność Jezusa Chrystusa, który tak często wyraźnie stwierdzał w Ewangelii Jana, że przyszedł na ziemię, aby wypełnić wolę Ojca, aby człowiek mógł mieć wieczne zbawienie, wieczne życie oparte na Jego, Jezusa Chrystusa, ofiarniczym dziele na krzyżu. Różne opinie na temat bezpieczeństwa wierzących są ważne do tego, żeby je wziąć pod uwagę, a istnieje ich 5, 6, 7 wzajemnie wykluczających się. Wszystkie twierdzą, że zbawienie jest nieutracalne. Ja tutaj chciałbym poświęcić uwagę czterem najbardziej takim wyrazistym. Więc istnieją cztery podstawowe poglądy dotyczące bezpieczeństwa wierzącego. Zostały one wyróżnione w wielu opracowaniach, ale chciałbym się tutaj skupić na każdym z tych poglądów na temat tej niezwykle ważnej doktryny. I dlatego, jeśli chcemy się zająć tym zagadnieniem, to musimy spojrzeć na te cztery takie najczęściej popularnie głoszone wersje nieutracalności zbawienia. I trzeba pamiętać, że żaden z nich nie jest prawdziwy, albo tylko jeden z nich jest prawdziwy. Nie mogą być wszystkie cztery prawdziwe. Po pierwsze, prawdziwie zbawione osoby tracą zbawienie przez grzeszenie i mogą je odzyskać przez pokutę. To jest jeden z poglądów na temat wiecznego bezpieczeństwa. Czyli widzimy, pierwszy pogląd, prawdziwie zbawione osoby tracą zbawienie przez grzeszenie i mogą je odzyskać przez pokutę. To jest pierwszy pogląd. Drugi pogląd. Prawdziwie zbawione osoby mogą utracić zbawienie tylko poprzez wyrzeczenie się wiary w Chrystusa. Gdy to się stanie, ponowne zbawienie jest niemożliwe. To jest drugi pogląd na temat wiecznego bezpieczeństwa. Prawdziwie zbawione osoby mogą utracić zbawienie tylko poprzez wyrzeczenie się wiary w Chrystusa. Gdy to się stanie, ponowne zbawienie jest niemożliwe. Trzeci pogląd na temat wiecznego bezpieczeństwa jest taki, że Bóg wybiera i przeznacza pewnych ludzi do zbawienia, niezależnie od jakiejkolwiek przewidzianej wiary lub uczynków. Chrystus umarł w tym poglądzie, aby zbawić i zachować zbawionych tylko tych ludzi. Wyznający wiarę będzie nadal wytrwały, jeśli naprawdę jest jednym z wybranych przez Boga. To jest pogląd trzeci, jak widzimy, zupełnie inny od tych dwóch wcześniejszych. I ten trzeci pogląd mówi, że Bóg wybiera i przeznacza pewnych ludzi do zbawienia, niezależnie od jakiejkolwiek przewidzianej wiary lub uczynków. W tym poglądzie Chrystus umarł, aby zbawić i zachować zbawionych tylko tych ludzi. Wyznający wiarę będzie nadal wytrwały, jeśli naprawdę jest jednym z wybranych przez Boga. Czwarty pogląd, także sprzeczny z tymi trzema pierwszymi, to jest taki.
prawdziwi wierzący w Chrystusa są wiecznie bezpieczni. Dzięki Bożemu planowi ochrony mogą być całkowicie pewni swojego obecnego i przyszłego zbawienia dzięki Bożym obietnicom zawartym w Ewangelii. Ten czwarty pogląd jest moim poglądem. Prawdziwy wierzący w Chrystusa, wystarczy, że raz uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, tak jak Abraham uwierzył w Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Więc prawdziwy wierzący w Chrystusa jest wiecznie bezpieczny dzięki Bożemu planowi ochrony. I taki Abraham może być całkowicie pewny swojego obecnego i przyszłego zbawienia dzięki Bożym obietnicom zawartym w Ewangelii. Jak widzimy, pogląd pierwszy. Pogląd pierwszy mówi, że grzech może spowodować utratę zbawienia. Czyli mamy w tym poglądzie dwie osoby, które wyznają ten pogląd. To na przykład w historii Campbell, Alexander Campbell i Virgil Warren. Campbell jasno określa swoje stanowisko i mamy to wyraźnie pokazane także w przypadku Warrena. Campbell wraz ze swoim ojcem Thomasem Campbellem jest założycielem ruchu Campbellitów, który podkreślał m.in. znaczenie chrztu przez zanurzenie w celu odpuszczenia grzechów. Jego nauki są dziś przestrzegane przez grupy religijne i denominacje takie jak Kościół Chrystusowy, albo Uczniowie Chrystusa, albo Kościół Chrześcijański. Campbell wierzył, że jednostka może stracić zbawienie z powodu braku pewnych uczynków, a nauczanie to jest nadal z przekonaniem wśród większości tej denominacji, jeśli nie wszystkich, wyżej wcześniej wspomnianych grup chrześcijańskich. Campbell wspomniał, że Duch Boży jest obiecany tylko tym, którzy wierzą i są posłuszni Bogu. I on twierdzi, że Duch Święty faktycznie i potężnie pomaga w potężnej walce o życie wieczne. I w ten sposób Campbell dokonuje rozróżnienia między posiadaniem Ducha Świętego a zapewnieniem sobie życia wiecznego. I warte zwrócenia uwagi jest to, że w takim podkreśleniu Campbella w trudności walki o życie wieczne padają takie sformułowania. Teraz cytuję tak jakby Campbella. Podczas gdy poleceniom wierz i pokutuj i daj się ochrzcić, nigdy nie towarzyszy żadna wzmianka o szczególnych trudnościach, to poleceniom używania środków duchowego zdrowia i życia, kształtowania chrześcijańskiego charakteru, osiągnięcia zmartwychwstania sprawiedliwych, uchwycenia się życia wiecznego, uczynienia naszego powołania i wybrania pewnym i tak dalej, towarzyszą takie napomnienia, przestrogi, które sprawiają, że jest to trudna i krytyczna sprawa, wymagająca wszelkiej pomocy Ducha naszego Boga, wszystkich środków łaski oraz niestrudzonej wytrwałości i konsekwencji z naszej strony, ponieważ wydaje się, że powołanych, którzy wchodzą na stadion, jest wielu, podczas gdy wybranych i zatwierdzonych jest niewielu i do wielu, mówi Jezus, będzie się starało wielu wejść do miasta niebieskiego, a nie będą uzdolnieni. Ta wypowiedź Campbella jest tutaj przytoczona przeze mnie w całości, aby bez wątpienia zademonstrować liczne wnioski dotyczące konieczności pomocy Ducha Świętego w celu utrzymania jednostki zbawionej, aby mogła ujrzeć życie wieczne. Campbell mówi, że o ile wiara, pokuta i chrzest nie są trudne, o tyle prowadzenie chrześcijańskiego życia, uchwycenie się życia wiecznego i uczynienie naszego powołania i wybrania pewnym są naprawdę trudne. Zauważ, że Campbell ponownie rozróżnia między byciem zbawionym a faktycznym uzyskaniem życia wiecznego. Dwa inne fragmenty wypowiedzi Campbella ujawniają jego nauczanie, że zbawienie można utracić, nie wykonując dobrych uczynków zalecanych przez daną denominację. Po pierwsze, wspomina on, że wierzący nie jest kimś, kto jest pobożny od czasu do czasu, kto jest religijny lub pobożny przez jeden dzień w tygodniu lub przez jedną godzinę w ciągu dnia. Według Campbella cała skłonność duszy wierzącego polega na tym, by uczynić swoje powołanie i wybranie pewnym.
Jest to sprawa życia wiecznego. Według Campbella chrześcijanin może stać się jednym z wielu powołanych, ale nie jednym z nielicznych wybranych, jeśli nie będzie żył zgodnie z określonymi standardami. Ostatnia wzmianka Campbella jest poprzedzona stwierdzeniem, że wierzący może wiedzieć, że krew Jezusa Chrystusa oczyściła go z grzechu. Campbell dalej twierdzi, że masz orędownika u Ojca, gdy jesteś świadomy jakiejkolwiek nieczystości, przychodząc do Boga przez Niego, wyznając swoje grzechy i błagając o przebaczenie przez Jego krew, masz obietnicę odpuszczenia. Wielu używa terminu odpuszczenia, aby opisać po prostu przebaczenie grzechów po zbawieniu. Wydaje się jednak, że Campbell używa tego terminu do opisania przebaczenia grzechów do zbawienia, ponieważ stale używa słowa odpuszczenie, gdy odnosi się do chrztu wodą jako środka zbawienia. Pozornie niejednoznaczne odniesienie do odpuszczenia wypowiedzi Campbella w połączeniu z jego wspomnianymi konkretnymi odniesieniami do utraty życia wiecznego przez wierzącego zapewnia każdej osobie wystarczającą dokumentację dotyczącą stanowiska Campbella i Campbellitów. Warren także stwierdza bez dwuznacznych określeń, że zbawienie musi być podtrzymywane przez uczynki wierzącego i mówi na przykład takie rzeczy. Ważnymi prawdami tutaj są, że po naszym nawróceniu Bóg udziela ciągłej pomocy w naszym dalszym doskonaleniu i że ponosimy ciągłą odpowiedzialność za nasze ciągłe bezpieczeństwo w Chrystusie. Warren wierzy, że Biblia nie toleruje rozdziału między statusem zbawienia a zachowaniem zbawienia. Innymi słowy, jeśli ktoś nie zachowuje się jak chrześcijanin, to nie może nim być. Według Warrena, całą kwestią, którą chrześcijaństwo stara się rozwiązać, jest oddzielenie od Boga z powodu grzesznego zachowania. Twierdzi on, że wytrwałość i bezpieczeństwo podważają ten główny punkt. Ciągłe zbawienie jest zasadniczo interpersonalne. Tak naucza Warren. Koniec poglądu pierwszego. Pogląd drugi. Pogląd drugi, jak mówiłem, to jest wyrzeczenie się wiary może spowodować utratę zbawienia, ale nie pojedynczy grzech. Ten pogląd drugi dotyczący wiecznego bezpieczeństwa jest spopularyzowany przez takich ludzi jak na przykład Marshall. W jego książce Marshall jasno stwierdził, że wierzący może utracić swoje zbawienie nie przez grzech, ale przez wyrzeczenie się wiary w Boga. Warto zauważyć, że to wyrzeczenie się nie musi być rażącym, świadomym odrzuceniem wiary w Boga ze strony wierzącego, ale może być produktem ubocznym grzechu, który według Marshalla zakłada odrzucenie wiary. Na przykład Marshall wymienia cztery obszary pokus, w które wierzący może wpaść i które mogą spowodować utratę zbawienia, ponieważ każda pokusa zakłada wyrzeczenie się wiary. Pierwszą pokusą jest zwiększona presja ze strony świata i ogólny sprzeciw, z jakim spotyka się chrześcijanin ze strony ludzi ze świata. Marshall mówi, wierzący są zatem często kuszeni, by porzucić swoją wiarę z powodu trudności w utrzymaniu jej, czyli wiary wśród zaciekłej opozycji. Drugą pokusą jest przyjęcie fałszywej doktryny, a pokusą jest także stępienie krawędzi wiary w Jezusa Chrystusa i ostatecznie całkowite jej zniszczenie, tak twierdzi Marshall. Trzecia pokusa wiąże się z różnymi grzechami i niemoralnością. Marshall wspomina, że w wielu przypadkach grzech jest czynem i postawą, która jest niezgodna z posłuszeństwem wiary, a zatem stanowi zaprzeczenie wiary. Ponadto tenże Marshall dodaje, że ogólne znużenie wiarą jest ostatnią pokusą, która może spowodować, że ktoś, niezależnie od tego, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie, wyrzeknie się swojej wiary, a tym samym utraci swoje zbawienie. Pogląd Marshalla wyraźnie jest zaakcentowany w tym, że sam grzech nie spowoduje utraty zbawienia. Mówi, że Nowy Testament nie oczekuje od wierzącego, by był całkowicie wolny od grzechu, chociaż grzech jest oczywiście niezgodny z wiarą, nie powoduje jej natychmiastowego i automatycznego wygaśnięcia według Marshalla.
To właśnie czyni Marshalla wyjątkowym w porównaniu z Campbellem i Warrenem, którzy byli reprezentantami pierwszego poglądu, dlatego że Marshall uważa, że tylko wyrzeczenie się wiary może spowodować utratę zbawienia, chociaż jak wspomniałem, niektóre grzechy jego interpretacji prowadzą do zaprzeczenia wiary. Od wierzącego może się stać właśnie niewierzącym, ale to jest właśnie to, co Marshall określa jako tenże drugi pogląd. Czym więc jest wytrwałość według Marshalla? Wytrwałość nie jest jakąś szczególną cechą wiary, ale faktem, że wiara trwa. Tylko wtedy, gdy wierzący jest pewny swojej wiary w Boga, może być pewien, że jest zbawiony i na drodze do wieczności z Chrystusem. Tak więc zbawienie zależy w tym poglądzie całkowicie od wierzącego i jego nieustannej wiary. Odnosząc się do listu do Rzymian 8:38-39, marszalici twierdzą, że chociaż żadna zewnętrzna moc nie może oddzielić wierzącego od miłości Chrystusa, istnieje możliwość, że wierzący może oddzielić się od miłości Chrystusa sam. Marshall mówi, że ta możliwość jest przeznaczona dla nas, aby odnowić wiarę w Boga, ponieważ niebezpieczeństwo jest realne. I Marshall wierzy, że wytrwałość jest całkowicie możliwa dla wierzącego i że Bóg daje siłę wierzącemu, aby mógł wytrwać. Ale rzeczywistość jest taka sama według Marshalla. Wierzący może stracić swoje zbawienie, jeśli nie wytrwa w wierze. Pogląd trzeci jest różny od poglądu pierwszego i drugiego. I to jest pogląd mówiący, że wierzący będzie wytrwały, tylko jeśli jest jednym z wybranych. Na pierwszy rzut oka ten trzeci pogląd jest trudny do odróżnienia od czwartego poglądu, natomiast jest całkowicie różny od czwartego poglądu. I na przykład, jeśli popatrzymy na wyjaśnienie jednego z autorów, wybrana osoba nie może utracić zbawienia, ale pewna wiedza o swoim zbawieniu nie jest możliwa, ponieważ wytrwałość danej osoby, a nie obietnica Boga, są środkami, dzięki którym można być pewnym zbawienia. Czyli jeśli popatrzymy na tenże trzeci rodzaj twierdzeń, to należy dokonać rozróżnienia między teorią a praktycznością, że tak powiem. Podczas gdy teoretycznie ci, którzy są faktycznie zbawieni, nie mogą utracić swojego zbawienia, tak jak stwierdza to również pogląd czwarty w zgodzie z trzecim, to w trzecim poglądzie w praktyce uczynki są tym, co daje pewność zbawienia lub jego brak. Znany reformowany teolog Berghoff jest zwolennikiem tego poglądu. W swoim podręczniku doktryny chrześcijańskiej Berghoff dokonuje rozróżnienia między zewnętrznym powołaniem Bożym, które przychodzi do wszystkich, którzy słuchają słowa, a wewnętrznym powołaniem, które przychodzi tylko do wybranych. Wspomina on, że wewnętrzne powołanie tylko dla wybranych jest powołaniem bez pokuty, które nie podlega zmianom i nigdy nie jest wycofywane. Wybrani ci, którzy otrzymają wewnętrzne powołanie, z pewnością zostaną zbawieni. Według Berghoffa obowiązkiem wierzącego jest aktywne wytrwanie lub czynienie dobrych uczynków. Berghoff mówi, że chociaż to Bóg jest tym, który wytrwa, wytrwałość jest z pewnością uważana za dzieło, w którym wierzący współpracują. Stwierdzenie to odnosi się do różnicy między tymi, którzy zostali zewnętrznie powołani, ale prawdopodobnie nie byli powołani. Stwierdzenie to odnosi się do różnicy między tymi, którzy zostali powołani zewnętrznie, ale prawdopodobnie nie należeli do wybranych, a tymi, którzy zostali powołani wewnętrznie i są częścią wybranych. Berghoff konkluduje, że wszyscy, którzy wyznają wiarę, muszą współpracować w wytrwałości, ponieważ mogą być jednymi z wybranych. I Charles Hodge jest kolejnym zwolennikiem tego trzeciego poglądu, odróżniającego się od pierwszego, drugiego i czwartego.
Choć rygorystycznie twierdzi, że jego zdaniem Chrystus umarł tylko dla wybranych, tylko za wybranych, a nie za całą ludzkość. Dlatego tylko ci, w jego poglądzie, poglądzie Hodża, którzy są prawdziwie, aktywnie wybrani przez Boga, wytrwają. Hodż mówi, promuj to, jak to mówi list do Rzymian od 1.1 do 1.11. Paweł argumentuje według Hodża absolutne bezpieczeństwo wybranych na czas i wieczność. Nic nie może oddzielić ich od Bożej miłości. Cały ten argument jest zupełnie nie do pogodzenia z hipotezą, że ich Chrystus umarł jednakowo za wszystkich ludzi. Ponieważ Hodge twierdzi, że Chrystus umarł tylko za wybranych, twierdzi, że ci, którzy są wybrani, muszą wytrwać, aby mieć pewność, że są częścią wybranych. I chciałbym zwrócić uwagę na następujący fragment wypowiedzi Hodge'a. W tym poglądzie Hodża, jeśli Chrystus został dany dla odkupienia swego ludu, to ich odkupienie, zdaniem Hodża, jest pewne. A zatem, zdaniem Hodża, działanie ducha musi być w ich przypadku z pewnością skuteczne. A jeśli taki jest cel dzieła Chrystusa, jak twierdzi Hodż, i natura wpływu ducha, to ci, którzy są przedmiotem jednego i podmiotem drugiego, muszą wytrwać w świętości do końca. Ponownie Hodge odnosi się tylko do tych, którzy są rzeczywiście wybranymi przez Boga, tych jednostek, które wytrwają do końca. Jednak Hodge nie podaje żadnego wyjaśnienia, w jaki sposób jednostka może wiedzieć na pewno, czy jest jedną z wybranych przez Boga. Można zatem dojść do wniosku, że zgodnie z tym trzecim poglądem, wszyscy, którzy przychodzą do Chrystusa, muszą wykonać swoją część poprzez wytrwanie, aby mogli wiedzieć, że są jednymi z wybranych, to znaczy, aby uczynić swoje wybranie pewnym. Tak wyglądają te trzy poglądy. Czwarty pogląd, wierzący jest na zawsze bezpieczny dzięki Bożemu planowi ochrony. I to jest to stanowisko, które ja osobiście uważam za prawidłowe. Wierzący jest zawsze bezpieczny dzięki Bożemu planowi ochrony, tak mówi pogląd czwarty. Hafer jest przedstawicielem tego poglądu i Hafer twierdzi, że zbawienie jest dziełem Boga dla człowieka, a nie dziełem człowieka dla Boga. Dlatego jednostka jest wiecznie bezpieczna z powodu Bożego dzieła dla wierzącego. Wspomina, że nie tylko zbawienie wierzącego jest bezpieczne w dziele Chrystusa, ale jest ono również bezpieczne, ponieważ żadna siła poza Bogiem nie może oddzielić wierzącego od miłości Zbawiciela. Hafer kładzie duży nacisk na fakt, że zbawienie i bezpieczeństwo w pełni zależą od Bożego dzieła, a nie od człowieka. Według Hafera zbawienie nie byłoby niezmienne i pewne w życiu jednostek, gdyby zależało od czegoś, co człowiek mógłby zrobić sam. Czyli według Hafera zbawienie byłoby stale zmienne i niepewne w życiu jednostek, gdyby zależało od czegoś, co człowiek mógłby zrobić sam. Ponieważ jednak zbawienie jest całkowicie aktem Boga, człowiek nie może go cofnąć. Jeśli chodzi o zbawienie, Hafer mówi: rozległy charakter zbawienia wierzącego w Chrystusa jest taki, że jest ono nieodwracalnym dziełem Boga, które nie może być zmienione przez ludzką decyzję lub niepowodzenie. Każda istota ludzka, która przychodzi do Jezusa Chrystusa, niezależnie od tego, czy jest prowadzona przez wewnętrzne czy zewnętrzne powołanie i wierzy w Niego, będzie zbawiona i bezpieczna dzięki dziełu Boga. Innym przedstawicielem tego nurtu, tego czwartego poglądu, jest Ryrie. I on jest kolejnym zwolennikiem tego czwartego poglądu. W swojej książce So Great Salvation Ryrie definiuje wieczne bezpieczeństwo jako dzieło Boga, które gwarantuje, że raz otrzymany dar zbawienia jest posiadany na zawsze i nie może zostać utracony.
Ryr je wymienia 9 konkretnych powodów, popartych licznymi odniesieniami do Pisma Świętego, dla których chrześcijanin powinien wierzyć w wieczne bezpieczeństwo. Wspomina, że chociaż człowiek nie zawsze może być pewien, czy inna osoba narodziła się na nowo, to każdy, kto uwierzył w samego Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, może być pewien, że sam jest bezpieczny na zawsze i nie może utracić swojego zbawienia. To bezpieczeństwo ponownie opiera się na skończonym, doskonałym dziele Chrystusa na krzyżu, a nie na zasługach jakiejkolwiek osoby. W książce Tak wielkie zbawienie Ryrie w sposób biblijny obala również ideę, że ktoś może utracić zbawienie poprzez wyrzeczenie się wiary i odrzucenie Chrystusa, nawet jeśli w pewnym momencie swojego życia rzeczywiście narodził się na nowo. I wsparcie biblijne dla wiecznego bezpieczeństwa wierzącego jest liczne. Chociaż każda osoba, która popiera jeden z wcześniej wymienionych 4 poglądów dotyczących bezpieczeństwa wierzącego, twierdzi, że posiada biblijne poparcie dla swojego poglądu, to uważam, że ponieważ te 4 poglądy są sprzeczne, logiczne jest, że żaden z nich albo tylko jeden z nich jest poprawny w świetle Pisma Świętego, a więc zdaniem Boga. Nie mogą być wszystkie 4 naraz prawdziwe, nie mogą być prawdziwe 2 z nich, tylko jeden z nich może być prawdziwy albo żaden. I tylko jeden z nich może być prawdziwy, a inne poglądy odbiegają od jasnego nauczania Pisma Świętego. Jak wspomniałem wcześniej, wielu zwolenników poglądu, że jednostka może utracić swoją pozycję w Chrystusie niezależnie od przyczyny, opiera swoje przekonania na kilku niejasnych fragmentach, które wydają się wspierać ich pogląd, a nie na wielu jasnych fragmentach, które zaprzeczają ich poglądowi. Hafer trafnie zauważył. Przy powierzchownym badaniu niektóre fragmenty Pisma Świętego wydają się zaprzeczać koncepcji wiecznego bezpieczeństwa. Z drugiej strony wiele fragmentów Pisma Świętego, które potwierdzają wieczne bezpieczeństwo wierzącego, jest tak jasnych, że ich świadectwo przeważa nad wszelkimi zastrzeżeniami, które mogą zostać podniesione. Również wcześniej wspomniany Ironside nawiązał do tej samej idei i ostrzegł wierzącego, aby nie opierał swojej teologii na mniej jasnych fragmentach, ale na wielu jasnych fragmentach, które wspierają wieczne bezpieczeństwo. Zgadzam się z Haferem i Ironside'em i jestem głęboko przekonany, że Bóg Ojciec zapewnił doskonałe, całkowite zbawienie poprzez swojego Syna i że bezpieczeństwo wierzącego opiera się na skończonym dziele Chrystusa na krzyżu, na ciągłym działaniu Ducha Świętego i na wstawiennictwie Jezusa Chrystusa za wierzącego. I myślę, że warto, żebym parę fragmentów Słowa Bożego jeszcze przejrzał. Jak już wiecie, ten 4 pogląd uważam za właściwy, czyli kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, niezależnie od uczynków, na podstawie doskonałego dzieła Pana Jezusa. I to jest wieczne bezpieczeństwo. Uważam ten pogląd za biblijny i chciałbym jasno wyrazić, tak jak jest jasno wyrażony w Słowie Bożym, ten pogląd. Istnieje kilka możliwych sposobów uporządkowania idei i argumentowania za doktryną wiecznego bezpieczeństwa, ale najskuteczniejszym sposobem jest po prostu zidentyfikowanie fragmentów Pisma Świętego, które są najbardziej definitywne w tym temacie i objaśnienie ich, ponieważ samo Pismo Święte jest dla wierzącego jedynym autorytetem wiary i praktyki, a Pismo Święte wyraźnie naucza, że gdy wierzący jest prawdziwie zbawiony, jest wiecznie zbawiony i bezpieczny. Skoro tak, to pomocne będzie zapoznanie się z pojedynczymi fragmentami Pisma Świętego przed jakimkolwiek komentarzem na temat ich treści. 8 głównych lub podstawowych fragmentów Pisma Świętego znanych nam jest ze Słowa Bożego i wiele innych wersetów takie same myśli przedstawia. Więc te fragmenty, które chciałbym przedstawić, nie są wyczerpujące. Jest wiele, wiele innych wersetów w Słowie Bożym głoszących wspaniałą prawdę o wiecznym bezpieczeństwie posiadanym przez każdego wierzącego. Jednak ze względu
na to, że chciałbym tutaj krótko się tym zająć, to te 8 fragmentów moim zdaniem wystarczy, aby pokazać, że czwarty pogląd jest prawidłowy. Zanim jednak zwrócę uwagę na te fragmenty, logiczne i bardzo korzystne jest rozważenie, że Bóg pragnie, aby Jego dzieci wiedziały, że są w Nim, czyli w Bogu, bezpieczne. Ewangelia Jana 5,13 mówi, że te rzeczy napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Nie Ewangelia Jana, tylko pierwszy list Jana. Pierwszy list Jana 5,13 mówi, te rzeczy napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Jakie rzeczy są napisane? Znajdują się one w pierwszych 12 wersetach tego 5 rozdziału pierwszego listu Jana, a mianowicie, że ci, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, mają życie wieczne i z kolei okażą owoc poprzez przestrzeganie przykazania Pana Jezusa, a tym przykazaniem, co jest wierzyć w Pana Jezusa. Jan napisał tę część Pisma Świętego do tych, którzy wierzą w imię Syna Bożego. Apostoł Jan przemawiał do wierzących, pisał i wyjaśniał im, że ci, którzy są zbawieni, również mają prawo i przywilej wydawać owoce. I mają prawo mieć jeden z tych owoców, to znaczy wiedzę o tym, że są zbawieni. Zbawienie wydaje owoc w postaci pewności zbawienia. Owoc jest rezultatem zbawienia, a nie jego częścią. Bóg nie chce, aby którekolwiek z jego dzieci było zdezorientowane co do tego, czy jednego dnia należy do niego, a następnego dnia jest skazane na jezioro ognia. Wiemy, że każdy, kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony i nie ma już żadnej świadomości grzechu, gdy raz został oczyszczony. To właśnie jednoznacznie pokazuje nam tą radość zbawienia. Nie Bóg jest winien tego, że ludzie mają wątpliwości, ale to ludzie sami przebijają się różnymi boleściami. Bóg chce, aby wierzący wiedział, na czym stoi przez całą wieczność. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 22 werset zachęca wierzącego, aby zbliżył się z czystym sercem w pełnej pewności wiary, ponieważ ma najwyższego kapłana, który kupił go własną krwią, jak mówi nam List do Hebrajczyków, 10 rozdział od 19 do 22 wersetu. Bóg chce, aby wierzący miał pewność dzięki dziełu Chrystusa na krzyżu, a nie dzięki jakiemukolwiek dziełu człowieka. Rzymian 6,23 mówi, że żołdem grzechu jest śmierć, lecz darem Boga jest życie wieczne przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. I kluczowym słowem, które należy rozpoznać w tym wersecie Rzymian 6,23, jest słowo dar. Tym darem, który Bóg zapewnił, jest życie wieczne przez Jezusa Chrystusa. Zbawienie przychodzi tylko przez dzieło Chrystusa na krzyżu, a nie przez jakąkolwiek pracę lub zasługę grzesznika, człowieka, co właśnie czyni to darmowym darem, darem Bożym. R.T. Kendall mówi, zbawienie jest wolnym darem, jeśli muszę wiedzieć, czy jestem zbawiony, czy nie, na podstawie stanu mojej własnej wierności, to nie jest to żaden dar. Ci, którzy wierzą, że mogą utracić swoje zbawienie, gdy już zostali zbawieni, pokładają ufność w swoich uczynkach i wierze. Ale dar, darmowy dar dany przez Boga nie pozostawia miejsca na uczynki, a jedynie na wiarę w śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ten darmowy dar można otrzymać tylko przez Jezusa Chrystusa. Nikt nie może uzyskać ani zachować życia wiecznego w żaden inny sposób. Ostatnie zdanie w objawieniu 22,17 jeszcze bardziej potwierdza prawdę, że Boży dar życia wiecznego jest w rzeczywistości darmowy. Zdanie to brzmi, a kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.
Pan rozszerza to zaproszenie do zbawienia na wszystkich i wyraźnie stwierdza, że każdy, kto usłyszy przesłanie Ewangelii, może odpowiedzieć na nie poprzez swobodne spożywanie wody życia. Nie ma tu mowy o żadnych uczynkach ani o konieczności zapłacenia za ten dar w późniejszym czasie. List do Efezjan, 2 rozdział od 1 do 9, również jasno stwierdza, że zbawienie jest darmowym darem, który nie zależy od tego, czy dana osoba spełnia określone uczynki, ale od tego, czy wierzy Jezusowi Chrystusowi. Czy był czas, tak jak w życiu Abrahama, że Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Apostoł Paweł mówi w efeskim chrześcijanom, że chociaż kiedyś byli umarłymi w występkach i grzechach, jak mówi w wersecie 1 rozdziału 2, że w dawnych czasach chodzili zgodnie z biegiem świata, werset 2, 2 rozdziału listu do Efezjan, że w dawnych czasach żyli zgodnie z pożądliwością, werset 3, 2 rozdziału i ponownie, że byli umarłymi w grzechach, werset 5, 2 rozdziału listu do Efezjan, to teraz zostali razem wzbudzeni i posadzeni w niebiańskich miejscach w Chrystusie Jezusie, werset 6, 2 rozdziału listu do Efezjan. Istnieje wyraźna różnica między ich postępowaniem przed zbawieniem, a postępowaniem po zbawieniu. Po zbawieniu wierzący z Efezu wydali owoc w swoim życiu i odwrócili się od swoich dróg w generalnym zakresie. Co więcej, Bóg wzbudził tych efeskich chrześcijan i sprawił, że zasiedli w niebiańskich miejscach w Chrystusie Jezusie. Autor o nazwisku Brown mówi: ci, którzy mają zbawienie, są zbawieni przez tę łaskę, ten niewypowiedziany dar Boży w osobie Jego drogiego Syna i to przez wiarę, która jest również darem Bożym. Z kolei Paweł, apostoł, mówi, że zbawienie jest darmowym darem Bożym, danym temu, kto wierzy w Niego, a nie temu, kto wykonuje lub nie wykonuje pewnych uczynków. Gdyby tak było, że zależne jest od uczynków, to ludzie mieliby powód do chlubienia się swoimi uczynkami, ale Boży dar jest nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, jak mówi list do Efezjan, rozdział 2, werset 9. Także warto, żebyś zauważył, że ten darmowy dar życia wiecznego dotyczy zarówno Ojca, jak i Syna. Ojciec jest tym, który daje dar, a Syn jest tym, który czyni ten dar możliwym. Ten wspaniały fragment Pisma Świętego ukazuje dzieło zarówno Ojca, jak i Syna, dzięki któremu nasze zbawienie jest dostępne i bezpieczne. Kolejnym miejscem ze Słowa Bożego mówiącym o nieutracalności zbawienia jest Rzymian 8, rozdział 38 do 39 wersetu. Albowiem jestem przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ta część Pisma Świętego znajduje się w kontekście różnych innych fragmentów, które wspierają wieczne bezpieczeństwo wierzącego. Ale inne fragmenty, na przykład, zostaną zbadane w późniejszym czasie. Obecnie konieczne jest skupienie uwagi na prawdach zawartych tylko w tych dwóch fragmentach, dwóch wersetach. Ironside przypomniał swoim czytelnikom, słuchaczom, że te dwa wersety są odpowiedzią na pytanie, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej, które znajduje się w wersecie 35. Opisując odpowiedź udzieloną w wersetach 38 i 39, oświadczył, jakże pełna, jakże jasna, ani cienia wątpliwości, ani pytania nie pozostało, gdy apostoł mówi, że ani śmierć, ani życie nie oddzieli, nic, co można sobie wyobrazić, nie może oddzielić wierzącego od miłości Chrystusa, ponieważ wersety te obejmują całą sferę możliwości. W sumie Paweł apostoł wymienia 17 rzeczy w wersetach 35, 38 i 39, które nie mogą oddzielić wierzącego od miłości jego Pana.
Te 17 rzeczy obejmuje wszystko. Zgodnie z tymi wersetami, miłość jest nawet silniejsza niż śmierć i potężniejsza niż zastępy ciemności. Ta część Pisma Świętego podkreśla dzieło Boga, Syna, dotyczące bezpieczeństwa wierzącego. Chrześcijanin absolutnie nie może być oddzielony od swojego Ojca Niebiańskiego. Jeśli ktoś uwierzył w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, jest na zawsze bezpieczny, ponieważ nic nie może oddzielić wierzącego od miłości Jezusa Chrystusa. To jest ostateczne bezpieczeństwo. Henry Morris pisał na ten temat, wypowiadał się na ten temat, że jest to być może najwspanialszy fragment Pisma Świętego, który zapewnia nas o trwałości naszego zbawienia. List do Hebrajczyków, 7 rozdział, 25 werset, dlatego też jest w stanie zbawić do końca tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, ponieważ zawsze żyje, aby się za nich stawiać. Ten wspaniały fragment nie tylko mówi wierzącemu, że jest bezpieczny, gdy tylko zostanie zbawiony aż do końca, ale także mówi mu, w jaki sposób jest faktycznie bezpieczny. Dzięki wstawiennictwu Jezusa Chrystusa. Wierzący jest wiecznie bezpieczny dzięki wstawiennictwu Jezusa Chrystusa, który trwa na wieki i ma niezmienne kapłaństwo, jak mówi werset 24 tego rozdziału. Autor o nazwisku Kendall mówi, że to nieustanne wstawiennictwo Chrystusa gwarantuje zbawienie każdemu wierzącemu, ponieważ Jezus Chrystus powstał z martwych, pokazując, że Jego doskonała ofiara była przyjemna w oczach Ojca, może On wstawiać się za wierzącym, gdy ten upadnie, zgrzeszy. Fakt, że wstawiennictwo Chrystusa jest stałe, ciągłe, ponieważ On zawsze żyje, aby wstawiać się za wierzącego, pokazuje, że chociaż wierzący nawet zgrzeszy i nie spodoba się w tym, w czym zgrzeszył Ojcu, Jezus Chrystus wstawia się za nim przed Bogiem. Pierwszy list Jana, drugi rozdział od pierwszego do drugiego wersetu wyraźnie naucza, że wierzący faktycznie zgrzeszy po tym, jak uwierzył. Jest to nie tylko możliwe, ale pewne. Ale ponieważ Jezus Chrystus jest orędownikiem u Ojca i przebłaganiem za nasze grzechy, wierzący może być pewny, że jego zbawienie jest bezpieczne w Chrystusie i że zostało mu przebaczone w oczach Ojca. Te dwa wersety z pierwszego listu Jana nie tylko pokazują, że Chrystus jest orędownikiem wierzącego, ale także, że to On poniósł zasłużoną karę grzesznika, tak aby wierzący nie musiał sam płacić kary za grzech. Rezultatem wstawiennictwa Chrystusa jest to, że Bóg wysłucha orędownictwa Syna i przebaczy krnąbrnemu świętemu, ponieważ Syn był doskonałą, możliwą do przyjęcia ofiarą za całą ludzkość i zapłacił cenę grzechu na krzyżu raz za wszystkich. Autor o nazwisku Rylie wspomina, że podczas gdy szatan oskarża wierzącego z objawienia 12:10, o tym wiemy, a wierzący często oskarża samego siebie, nikt poza samym Bogiem nie może wnieść oskarżenia przeciwko wierzącemu zgodnie z listem do Rzymian, 8 rozdział 33 werset. Zauważa Rylie, że Bóg jest jedynym, który może oskarżać wierzącego, ale nie wnosi on żadnych zarzutów przeciwko wierzącemu, ponieważ już ogłosił go niewinnym, mimo że zasługuje on na postawienie mu zarzutów. Bo każdy wierzący zasługuje na postawienie zarzutów. List do Rzymian, 8 rozdział, 34 werset jest podobnym fragmentem, również umieszczonym w kontekście innych wersetów, które mówią o wiecznym bezpieczeństwie wierzącego. I ten werset opisuje dzieło Jezusa Chrystusa. Dostarcza on jeszcze więcej informacji niż list do Hebrajczyków, 7 rozdział, 25 werset, ponieważ mówi, że Jezus Chrystus jest po prawicy Ojca, wstawiając się za swoimi dziećmi. Chrześcijanin może wiedzieć, że jest wiecznie bezpieczny w Chrystusie, ponieważ doskonałe dzieło Chrystusa na krzyżu czyni go doskonałym orędownikiem w imieniu wierzącego. W tej chwili Chrystus siedzi po prawicy Ojca w Jego chwalebnej obecności. Zauważmy,
co między innymi autor o nazwisku Morris ma do powiedzenia na ten temat. Co najmniej 21 razy w Piśmie Świętym jest powiedziane, że on jest po prawicy Boga, a co najmniej 4 razy jest powiedziane, że wstawia się tam za nami. List do Hebrajczyków, 7 rozdział, 25 werset, to piękny werset, który ujawnia dzieło Syna dotyczące bezpieczeństwa każdego wierzącego. Jesteśmy zbawieni na zawsze dzięki dziełu Jezusa Chrystusa, doskonałego Syna Bożego, który jest uznany w oczach Ojca. Jak mówi nam Efezjan, 4 rozdział, 30 werset, i nie zasmucajcie Świętego Ducha Bożego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Ten werset wyraźnie mówi wierzącemu, że nie powinien zasmucać Ducha Świętego Boga, ponieważ to przez tego Ducha Świętego wierzący jest zapieczętowany na dzień odkupienia. Zauważmy te fakty i zauważmy, że list do Koryntian, 2 Koryntian, 5 rozdział, 5 werset mówi o wierzącym w Koryncie, że Bóg jest tym, który ma i który otrzymał, i że to Bóg gwarantuje, że każdy wierzący otrzymał od Boga pieczęć Ducha Świętego. Duch Święty jest pieczęcią zbawienia wierzącego, a Bóg jest tym, który daje pieczęć. Jak wykazałem wcześniej, Bóg już ogłosił, że wierzący jest niewinny z powodu doskonałej ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu. Dlatego pieczęć jest trwała i pewna i nie można jej usunąć. Autor o nazwisku Morris zauważa, pieczętująca posługa Ducha Świętego, który służy jako zapewnienie, zaliczka lub zadatek naszego ostatecznego, całkowitego odkupienia, gdy Chrystus przyjdzie ponownie. Wierzący jest zapieczętowany, czyli zabezpieczony aż do czasu powrotu Chrystusa i uwielbienia wierzącego, który zawsze będzie ze swoim Panem chwale. Wierzący najwyraźniej nie może zrobić nic, by złamać pieczęć Ducha Świętego. Paweł ujawnia w liście do Efezjan 4:30, że chociaż chrześcijanin może zasmucić Ducha Świętego, to znaczy jest taka możliwość, a nie, że może na zasadzie przyzwolenia, więc możliwe jest, że zasmuci Ducha Świętego przez swoje czyny, jego grzeszne uczynki nie są w stanie złamać pieczęci Ducha. Pieczęć ta jest bezpieczna aż do odkupienia ciała. Kontekst tego wersetu pokazuje, że Bóg wymaga od wierzącego odłożenia lub odsunięcia grzechów takich jak gniew, kłamstwo, kradzież i zepsuta komunikacja. Paweł wspomina, że grzechy te zasmucają Ducha Świętego zamieszkującego wierzącego, ale Paweł apostoł nigdy nie mówi, że Duch Święty opuści wierzącego, który popełnia takie grzechy. Wręcz przeciwnie. Apostoł Paweł napomina wierzących wierzących Efezjan, aby odłożyli stare rzeczy i przyoblekli nowe, ponieważ Duch Święty zamieszkuje i zapieczętował prawdziwego wierzącego aż do dnia odkupienia, niezależnie od tego, czy chodzi on w sprawiedliwości tak, jak powinien. Według pracy Stronga, czyli Jamesa Stronga, mamy tutaj w słowniku określone, że słowo zapieczętowany w tym wersecie oznacza pieczętować bezpieczeństwo lub ochronę, ponieważ Bóg jest tym, który zachowuje i zabezpiecza przez Ducha Świętego w oparciu o dzieło Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa. Pieczęć nie może zostać złamana. Werset ten ukazuje dzieło Ojca i dzieło Ducha Świętego w odniesieniu do wiecznego bezpieczeństwa wierzącego. Bóg jest tym, który zapieczętował wierzącego, a Duch Święty jest pieczęcią, dzięki której wierzący ma gwarancję
ma pewność, że pewnego dnia zostanie uwielbiony, a tym pewnym dniem jest czas, kiedy Pan Jezus przyjdzie i weźmie Kościół do siebie, do nieba, aby zabrać go przed uciskiem do nieba, a po ucisku, po 7 latach ucisku wrócić na ziemię, aby ustanowić na ziemi nowe przymierze. Wierzący jest wiecznie bezpieczny dzięki dziełu Boga Ojca i dzięki dziełu Ducha Świętego. Ewangelia Jana 10, rozdział 27 do 29 wersetu. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je i one idą za mną i daję im życie wieczne i nigdy nie zginą i nikt nie wyrwie ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy niż wszyscy i nikt nie jest w stanie wyrwać ich z ręki mego Ojca. Te trzy wersety, 27, 28, 29, są prawdopodobnie najczęściej używanymi wersetami na poparcie doktryny o wiecznym bezpieczeństwie wierzącego. 4 razy w tych 3 wersetach Pan Jezus Chrystus daje do zrozumienia, że Jego owce nigdy nie będą zgubione. Daję im życie wieczne, jak mówi w wersecie 28. Nigdy nie zginą, jak mówi w wersecie 28. Ani nikt nie wyrwie ich z ręki mojej, werset 28. Nikt nie jest w stanie wyrwać ich z ręki mego Ojca, werset 29. Te odniesienia do bezpieczeństwa owiec nie mogą być ignorowane, pominięte. Kiedy Pan Jezus Chrystus mówi, że nikt nie może wyrwać ich z Jego ręki i że nikt nie jest w stanie wyrwać ich z ręki Jego Ojca oraz że On i Jego Ojciec są jednym, składa najsilniejsze możliwe oświadczenie, jakie kiedykolwiek można było złożyć w odniesieniu do bezpieczeństwa owiec. To jest ważne. Kontekst tego fragmentu wyraźnie pokazuje, że ci, którzy prawdziwie wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, którzy kiedykolwiek uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, tak jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu, tak jak Dawid uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu, to ci, którzy kiedykolwiek uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa na podstawie obietnicy uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, są owcami. Werset 26 informuje czytelnika, słuchacza Słowa Bożego, że faryzeusze nie byli owcami, ponieważ nie wierzyli. Owce, do których Pan Jezus Chrystus odnosi się w tym tekście, to ci, którzy naprawdę uwierzyli w Jezusa Chrystusa Pana jako Mesjasza, stali się owcami przez uwierzenie, a nie przez wykonywanie jakiejś szczególnej pracy z własnej woli. Po wyjaśnieniu, że owcami są tylko ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, Pan 4-krotnie wspomina, że owce mają życie wieczne i nie mogą tego życia wiecznego utracić bez względu na to, co je spotka. I jeżeli tak można powiedzieć, werset 28 jest szczególnie dobitny. Apostoł Jan używa podwójnego przeczenia z aorystycznym trybem łącznym, co jest bardzo dobitnym sposobem zadeklarowania, że coś nie wydarzy się w przyszłości. I podsumowując, ten fragment jest tak zdecydowanym, ten fragment, odrzuceniem idei, że prawdziwie wierzący może odpaść jak tylko można. Nie da się utracić zbawienia. Niektóre osoby argumentowały, że chociaż tekst brzmi, nikt nie jest w stanie wyrwać ich z ręki mego Ojca, to fragment ten nie dowodzi, że sam człowiek nie może wyrwać się z ręki Ojca przez własne grzechy. Jednak Pan Jezus Chrystus mówi nikt 2 razy w wcześniej wymienionych wersetach i poprzedza te stwierdzenia ideą, że Jego Ojciec jest z Nim jedno i że Jego owce nigdy nie zginą. Należy zatem wywnioskować, że Chrystus obejmuje również samego wierzącego jako część żadnego człowieka. Żadnego człowieka, który miałby teoretycznie posiadać zdolność wyrwania wierzącego z ręki Ojca. Kiedy Pan Jezus Chrystus mówi, że nikt nie może sprawić, aby wierzący utracił swoje zbawienie, obejmuje On każdego człowieka, nawet tego, który popełnił grzech. Dlatego, że zbawienie jest niezależne od uczynków
zbawionego grzesznika. Jest zależne jedynie od uczynków Boga, a te są doskonałe. Inny aspekt tych wersetów, który dowodzi, że owce są wiecznie bezpieczne, znajduje się w wyrażeniu: nikt nie jest w stanie. Dwight Pentecost w jego pracy wyraźnie mówi: moc Boga, aby zbawić i zachować tego, który przychodzi do Niego przez Chrystusa, jest wystarczającą podstawą dla naszego zbawienia. Pięćdziesiątnica jest dowodem na to, że Bóg darował swojego Ducha Świętego do serc wierzących i Duch Święty mieszka w każdym zbawionym człowieku i to jest fakt. Natomiast w naszym fragmencie z Ewangelii Jana, 10 rozdział, 29 werset, kluczowym słowem jest słowo zdolny, w stanie jest. Podczas gdy żaden człowiek nie jest w stanie, nie jest zdolny wyrwać owcy z ręki Boga z powodu braku mocy, Bóg jest doskonale zdolny, jest w stanie do zapewnienia owcom bezpieczeństwa ze względu na swoją wszechmoc. Jedynym powodem, dla którego Bóg nie byłby w stanie zachować, byłoby ewentualnie to, że istnieje ktoś silniejszy od Niego, kto mógłby wyrwać wierzącego z Jego ręki. Ale to jest niemożliwe. Ponieważ Bóg jest suwerenny, najwyższy i wszechmocny, nie ma mocy poza Bogiem, która mogłaby powstać przeciwko Bogu, aby nie mógł Bóg tych zachować, którzy przyszli do Niego przez Pana Jezusa Chrystusa. Ta część Ewangelii Jana ukazuje dzieło Ojca i Syna w odniesieniu do bezpieczeństwa wierzącego, a jest ono tak mocne, jak mocny jest Bóg. I tak prawdziwe, jak prawdomówny jest Bóg. Prawdziwy wierzący, który kiedykolwiek uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, jest na zawsze bezpieczny, ponieważ wszechmocny Ojciec zna każdą ze swoich owiec i obiecał, że zapewni każdej z jego owiec bezpieczeństwo, ponieważ uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ uwierzyli w Syna, ponieważ uwierzyli Synowi. Kolejny tekst, który nas cieszy, to jest Filipian, 1 rozdział, 6 werset. Ufając temu, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je pełnił aż do dnia Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł jest z pewnością pewny siebie w tym wersecie, a rzeczą, co do której Paweł apostoł jest tak pewny siebie, jest to, że Bóg jest tym, który rozpoczął dobre dzieło w każdym wierzącym i obiecał to dzieło wykonać lub przeprowadzić aż do dnia Jezusa Chrystusa. W tym wersecie nie ma miejsca na możliwość utraty zbawienia, ponieważ gdyby tak było, wierzący nie byłby pewny swojego zbawienia, ani Bóg nie dokończyłby tego, co rozpoczął w życiu wierzącego. Apostoł Paweł również chce, aby wierzący byli pewni swego zbawienia, pewni siebie jako zbawionych osób. Apostoł Paweł stwierdza, że Bóg dokończy swoje dzieło, które rozpoczął w życiu chrześcijanina w momencie, gdy ten uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł nie mówi, ani nawet nie sugeruje, że Bóg może nie dokończyć swojego dzieła, jeśli wierzący potknie się i upadnie w swoim chrześcijańskim postępowaniu i swoim świadectwie. To nie jest w ogóle tematem, bo zbawienie jest niezależne od uczynków zbawionego. Nie. Ten werset mówi, że Bóg dokończy swoje dzieło w wierzącym aż do dnia Jezusa Chrystusa. Ironside twierdzi, że werset ten odnosi się szczególnie do dzieła Ducha Świętego i powiedział mniej więcej tak. To On, Duch Święty, przekonał cię o grzechu. To On, Duch Święty, doprowadził cię do pokładania ufności w Chrystusie. To On, Duch Święty, przez Słowo Boże dał ci świadectwo, że jesteś zbawiony. To On, Duch Święty, upodabnia cię do Chrystusa, odkąd po raz pierwszy zaufałeś Panu Jezusowi Chrystusowi. Z drugiej strony Hafer i Morris po prostu odnoszą się do dzieła Boga, nie wspominając w szczególności o Duchu Świętym. Morris cytuje list do Efezjan, 2 rozdział, 8 werset, jako dowód na to, że dobra rzecz jest darem Bożym.
I to jest bardzo ważne, bo Efezjan 2:8 mówi o tym, że łaską bowiem jesteście zbawieni i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Ponadto Hafer cytuje pierwszy list Piotra od 1, pierwszy rozdział od 3 do 5 jako część równoległą do Filipian 1:6, pokazując, że Bóg jest tym, który jest błogosławiony i który spłodził nas ponownie do żywej nadziei przez zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa z martwych do dziedzictwa niezniszczalnego. Filipian 1:6 wspiera pogląd o wiecznym bezpieczeństwie wierzącego, niezależnie od tego, czy ktoś wierzy, czy nie. To znaczy, że jeśli ktoś przestał wierzyć, a kiedyś uwierzył, to jest wiecznie bezpieczny zawsze. I tutaj odnosi się też do Ducha Świętego lub także ogólnie do Boga Ojca. Fragment ten uczy, że to Bóg rozpoczął dzieło i użył Ducha Świętego do przekonania i skłaniania wierzącego do właściwego życia. Jak widzisz, zauważyć możesz to w 2 Tymoteusza 2:19. Takie są fakty. Tekst pierwszego listu Piotra, do którego odniósł się Hafer, zawiera kilka ważnych słów, które dodatkowo potwierdzają wieczne bezpieczeństwo wierzącego. Werset 5, który mówi: którzy mocą wiary zachowani są ku zbawieniu gotowemu do objawienia w czasie ostatecznym. Odnosi się do wierzącego, który został spłodzony do nadziei żywej. Ta nadzieja jest podtrzymywana mocą Bożą, ponieważ Bóg jest wszechmocny. Wierzący nie może zostać wyrwany lub utracony z ucisku Bożej ręki. Wierzący ma żywą nadzieję, opisaną w wersecie 4, i jest oczywiste, że jeśli wierzący ma zdolność do utraty zbawienia, to nie ma żadnej nadziei ani pewności, ale wierzący nie ma zdolności do utraty zbawienia i dlatego ma nadzieję i pewność. List do Filipian, pierwszy rozdział, 6 werset, w rozważaniu równolegle z 1 Piotra, pierwszy rozdział 3-5, ujawnia dzieło Boga Ojca dotyczące wiecznego bezpieczeństwa wierzącego, to znaczy takiego, który kiedykolwiek uwierzył w Pana Jezusa, tak jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Bóg Ojciec obiecał dokończyć dzieło, które rozpoczął wierzącym, a ten chwalebny fakt dowodzi, że nic, co wierzący może zrobić, nie pokrzyżuje planów i celów Boga. Bóg nie może złamać swojej obietnicy ani zlekceważyć tego, co mówi w swoim słowie. Wiemy, że wszystkie rzeczy współdziałają ku dobremu tym, którzy Boga miłują, którzy są powołani według postanowienia Jego. Tak zapewnia nas list do Rzymian. Albowiem tych, których przewidział, tych też przeznaczył, aby się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. A kogo przeznaczył, tych też powołał, a kogo powołał, też tego usprawiedliwił, a kogo usprawiedliwił, tego też uwielbił. Ta część Pisma Świętego jest Bożym złotym łańcuchem odkupienia. Zauważ przede wszystkim w wersecie 28, że ci, którzy wierzą, posiadają dwie pozytywne cechy. Kochają Boga i są powołani zgodnie z Jego celem. Następnie dwa wersety, 29-30, opisują Boży plan w życiu tych, którzy wierzą, to znaczy tych, którzy kochają Boga i którzy są powołani zgodnie z Jego postanowieniem. Przed zauważeniem poszczególnym tych wersetach i rozróżnieniem należy zrozumieć ogólną implikację tych wersetów. W żadnym z tych wersetów Bóg nie mówi, że którykolwiek wierzący ma możliwość utraty zbawienia, ani też nie sugeruje, że Bóg przerwie ten łańcuch realizacji. Ani nie wspomina, że łańcuch może zostać przerwany z powodu grzechu wierzącego, który wierzący mógłby potencjalnie popełnić lub przestać wierzyć. W rzeczywistości Bóg dobitnie to potwierdza, stwierdza, że uwielbi wierzącego, uwielbił czas przeszły. Ten czasownik jest napisany w czasie przeszłym, dokonanym i sugeruje,
że chociaż wierzący nie został jeszcze oficjalnie uwielbiony, jego przyszłe uwielbienie jest skuteczne i widziane jako dobre i dokonane w oczach Boga. Następnie, zwracając uwagę na to, że Bóg uwielbia tych, których po prostu wybrał, tutaj przejrzał, usprawiedliwił wierzącego. I to jest niemożliwe, żeby taki wierzący stracił swoje zbawienie z powodu czegokolwiek. Taki scenariusz przerwania tego łańcucha jest całkowicie sprzecznym z tym, czego naucza Słowo Boże, więc ten łańcuch nie będzie nigdy przerwany. Biblia mówi, że Bóg uwielbi tych, których usprawiedliwił, bez wyjątków. Co więcej, uwielbienie jest wydarzeniem, które nie nastąpi aż do powrotu Chrystusa, tak więc usprawiedliwiony wierzący nie może utracić swojego zbawienia, ponieważ jego uwielbienie, wydarzenie jeszcze przyszłe, jest gwarantowane. Ta sama grupa, która została wybrana przed założeniem świata, jest tą samą grupą, która otrzymuje adopcję przez wiarę i jest tą samą grupą, którą Bóg ogłasza niewinną i jest tą samą grupą synów, którzy przyjdą do chwały. Jest pewne, że nikt nie wymknie się z tej grupy, którą predestynował i uwielbił. Zauważmy również, że ten łańcuch odkupienia nie zawiera żadnego odniesienia do codziennego uświęcenia się wierzącego przed Panem. I jest to ważne, żeby rozumieć, że wierzący uzyskuje swoje powołanie, usprawiedliwienie i uwielbienie jedynie dzięki łasce Bożej. Że uświęcenie ciągłe, oczyszczanie z grzechu przychodzi dzięki współpracy wierzącego, który zaufał Chrystusowi. Uświęcenie nie przychodzi przez nieodpartą łaskę, jest ono tym, co czynimy dobrowolnej odpowiedzi na Bożą łaskę. Nieustanne uświęcanie, jak widzimy w pierwszym liście Jana 1:9, obejmuje codzienne wyznawanie grzechu i pokutowanie z grzechu. To jest coś, co wierzący robi na podstawie pierwszego listu Jana 1:9. Niemniej jednak fakt, że odkupienie wierzącego nie jest uzależnione od jego postępującego uświęcenia, nie daje wierzącemu licencji na grzech, pozwolenia na grzeszenie. I widzimy, jeśli nie odpowiadamy dobrowolnie na Boże wezwanie, by być jak Jezus, to Bóg ma sposoby, by nas zmotywować. Także rzeczywiście staniemy się bardzo chętni. I jest to bardzo ważne, żeby zauważyć, że uświęcenie jest zawarte w tym łańcuchu, ale nie jest jako warunek i nie jest zawarte w tym łańcuchu odkupienia w ten sposób jako warunkowe. Czy to możliwe, że apostoł Paweł nie chciał opierać naszej gwarancji ostatecznego uwielbienia na naszym osobistym uświęceniu? Odpowiedź brzmi tak. Poszczególni chrześcijanie wykazują różne stopnie świętości na ziemi i zostaną odpowiednio nagrodzeni. Niemniej jednak każdy wierzący zostanie uwielbiony niezależnie od jego uczynków i każdy otrzyma pochwałę od Boga. Ten wspaniały fragment Pisma Świętego ukazuje dzieło Boga w odniesieniu do wiecznego bezpieczeństwa wierzącego. Fragment ten omawia odkupienie wierzącego, szczególnie zwracając uwagę na to, że ci, których Bóg usprawiedliwia, są również przez Niego uwielbieni. Nikt, kto został usprawiedliwiony, nie może postąpić wbrew Bożemu planowi i nie zostać uwielbionym. Gdy dana osoba zostanie zbawiona, Bóg wypełni swój plan i cel w życiu wierzącego. Utrata zbawienia nigdy nie wchodzi w grę. Także pierwszy list Jana, 2:1-3, dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. I wiemy, że go znamy, jeśli przestrzegamy jego przykazań. Prawdziwe dziecko Boże jest z pewnością skłonne do odstępowania od przykazań Słowa Bożego i od właściwej relacji ze swoim Panem. Jednakże nie utraci ono swojego zbawienia w wyniku swojej krnąbrności i nieposłuszeństwa. Nie,
Doskonałe dzieło Syna Bożego zapewniło mu zbawienie niezależnie od uczynków, ponieważ to Bóg, On jest orędownikiem wierzącego u Ojca. Pan Jezus Chrystus jest orędownikiem wierzącego u Boga Ojca. Bóg zadbał nie tylko o zbawienie ludzi, ale także o ich bezpieczeństwo w Nim. Ci, którzy odrzucają doktrynę wiecznego bezpieczeństwa na podstawie tego, że takie nauczanie pozwala na szalejący, niekontrolowany grzech, nie zauważają wspaniałych, ale trzeźwiących słów zawartych w tych wersetach z listu Jana. Prawdziwy wierzący może rzeczywiście upaść, zgrzeszyć, ale nie będzie trwał w tym grzechu, ponieważ wiemy, że go znamy, jeśli przestrzegamy jego przykazań. Jeśli dana osoba naprawdę narodziła się na nowo, będzie posłuszna Bożym przykazaniom, nawet jeśli przez pewien czas może duchowo poślizgnąć się i upaść. Fragment ten stwierdza bez żadnych wątpliwości, że wersety te są adresowane do zbawionych wierzących. Wierzący będą czasami upadać i grzeszyć. Gdy zgrzeszą, wierzący mają Jezusa Chrystusa jako orędownika przed Ojcem oraz prawdziwie wierzący nie będą trwać w grzechu, ale będą przestrzegać przykazań Ojca. List do Hebrajczyków 12 od 5 do 8 informuje również dziecko Boże, że będzie karcone, gdy zgrzeszy, ponieważ kogo Pan miłuje, tego karze, a każdego syna, którego przyjmuje, biczuje. Ponieważ Bóg kocha swoich, karci ich, aby nie trwali w grzechu. Ten wspaniały fragment Pisma Świętego ujawnia dzieło Syna dotyczące wiecznego bezpieczeństwa wierzącego. Ponieważ Jezus Chrystus jest akceptowany przez Ojca, może wstawiać się za wierzącymi, chrześcijanin może być zatem pewny, że jego zbawienie jest bezpieczne w Chrystusie, nawet jeśli go zawiedzie. Bóg wyraźnie mówi w swoim słowie, że krnąbrny, święty, prawdziwy wierzący, który grzeszy, zostanie skarcony. I 2 Koryntian 5:10 mówi o nagrodzie. Mówi również, że wielu, którzy wyznają, że wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, w rzeczywistości nigdy nie byli wierzącymi, ale oszukują samych siebie i innych, jak mówi Mateusza 7, rozdział 21 do 23 wersetu. Tacy oczywiście nie mają żadnych gwarancji. Tacy powinni uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi, aby być zbawionymi. Prawdziwy wierzący, to znaczy taki, który kiedykolwiek uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, okaże owoc dla Boga w swoim życiu i zademonstruje prawdziwą postawę skruchy i żalu, gdy odejdzie od społeczności z Bogiem. Prędzej czy później tą skruchę okaże. Słowo Boże wyjaśnia również, że chrześcijanin posiada życie wieczne, które opiera się na dziele Ojca, Syna i Ducha Świętego, a nie na pracy indywidualnego wierzącego. Ci, którzy uważają, że człowiek może utracić swoje zbawienie, zwykle opierają swoją wiarę na ludzkiej, humanistycznej idei, że człowiek będzie żył lekkomyślnie i niesprawiedliwie, jeśli jego zbawienie nie będzie zagrożone. Chociaż idea ta może wydawać się logiczna z ludzkiego, przyziemnego, demonicznego punktu widzenia, nie jest ona nauczana nigdzie w Piśmie Świętym. W rzeczywistości można by dojść do wniosku, że gdyby zbawienie wierzącego rzeczywiście mogło zostać utracone, nawet po tym, jak szczerze uwierzył, to Słowo Boże zawierałoby wiele szczegółowych informacji na temat tego, co trzeba zrobić, aby utracić zbawienie i co trzeba zrobić, aby je zyskać ponownie. Ale nie mamy żadnej takiej instrukcji. Na przykład, skoro Bóg chce, aby wierzący miał pewność swojego zbawienia, o czym czytamy w pierwszym liście Jana 5:13, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne, to rozsądne jest, aby Biblia zawierała konkretne informacje dotyczące tego, w jaki sposób dana osoba traci swoje zbawienie, jeśli może stracić, ale nie może i dlatego takich instrukcji nie ma. Powinna wtedy Biblia ujawniać ilość i rodzaje grzechów, które należy popełnić, aby utracić zbawienie, ale nie ma takich list. A także to, w jaki sposób wierzący może się upewnić, czy utracił swoje zbawienie, ale nie ma takiej informacji. Jednak Słowo Boże nie zawiera takich informacji, a wręcz przeciwnie, zapewnia za każdym razem wierzącego, że jest bezpieczny w Chrystusie. Bardzo dobitny fakt. Doktryna wiecznego bezpieczeństwa jest niezwykle ważna. Jeśli ktoś wierzy, że może utracić swoje zbawienie, to... Jeśli ktoś uważa, że może utracić swoje zbawienie, to nie ufa całkowicie doskonałemu, ukończonemu dziełu Chrystusa. Pokłada swoją wiarę w Chrystusie plus własne uczynki, plus
instytucję religijną, aby zachować swoje zbawienie, ale Słowo Boże mówi, że zbawienie jest tylko przez wiarę w samego Chrystusa Jezusa, Pana. Jeśli ktoś wierzy, że jego życie wieczne może zostać zakończone przez coś, co robi lub czego nie robi, to doszedł do wniosku, że jego własne uczynki lub ich brak mogą mieć wpływ na jego zbawienie. Integralną częścią jego zbawienia w takim ujęciu wydają się wtedy być uczynki. Ale nie. Prawdziwy wierzący ma doskonałe zbawienie, które jest całkowicie bezpieczne dzięki dziełu Ojca, Syna i Ducha Świętego, więc głoś światu tę chwalebną prawdę. A jeśli nie masz stuprocentowej pewności, to uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi i bądź zbawiony. Przestań ufać sobie, uwierz Chrystusowi, bo tylko zbawienie jest w Chrystusie. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i jeżeli głoszone będzie twojemu domowi i twoi domownicy też uwierzą, to i oni będą również zbawieni. Tylko uczy Słowo Boże, więc uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Przestań ufać sobie, zaufaj Chrystusowi. Przestań wierzyć w siebie, uwierz w Pana Jezusa. Przestań wierzyć sobie, uwierz Chrystusowi, a będziesz raz na zawsze zbawiony nieutracalnie. Niech Bóg ci błogosławi.